Zapraszamy bardzo serdecznie na dzisiejszą debatę o kulturze. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć w tym tygodniu o bardzo niezwykłej grupie, a tak naprawdę super grupie, która składa się głównie z muzyków znanych bardzo dobrze z lat 90. Ta grupa to Piroszka i ich debiutancki album Brickbait. Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z kawałkiem naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawego grania, które pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy tych muzyków rockowych, którzy jeszcze zaczynali w latach 90. Będziemy także dyskutować o książce Joanny Kuciel-Frydryszak pod tytułem Służące do wszystkiego. Książka bardzo ważna, uznana za jedną z ważniejszych w 2018 roku, która pokazuje historię kobiet, które były w dwudziestoleciu międzywojennym służącymi, a było ich ponad 500 000. Bardzo duże zjawisko, po raz pierwszy opisane przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję filmową, będziemy mówić o szwedzkim kandydacie do Oscara i będzie to film pod tytułem Granica. Granica filma Bissiego to bardzo ciekawa propozycja, która stawia pytanie o tożsamość, o odkrywanie prawdy, o to, co możemy zrobić z tajemnicą, a to wszystko w szwedzkich lasach, w szwedzkich klimatach, gdzie pojawiają się także trolle. Debata o kulturze.